Tomaszu, Moda i Styl jest współorganizatorem, jednocześnie głównym patronem medialnym dzisiejszej imprezy. Czego możemy spodziewać się na dzisiejszym wydarzeniu? Dobry wieczór Państwu, jesteśmy tutaj Via Moda Instytut. Będą bardzo fajne cztery pokazy dwóch znanych projektantów i dwóch studentów tejże szkoły. A powiedz, czego spodziewasz się właśnie dzisiaj zobaczyć na tych czterech pokazach mody? Czegoś nowego, jak zawsze, czegoś, co mnie zainspiruje. Jeżeli chodzi o pokazy mody, no to właśnie zawsze szukam czegoś, co utkwi w mojej pamięci i co będzie chodziło za mną dniami i nocami, że muszę coś takiego mieć. Mają być polscy projektanci nowi, młodzi i nie tylko polscy, więc mam nadzieję, że będzie ciekawiej. Agnieszko, powiedz, jesteś choreografem właśnie dzisiejszej całej tej imprezy, wszystkich pokazów mody. Powiedz, czym właśnie kierowałaś się, przygotowując tę imprezę? No przede wszystkim tutaj konsultowałam dużo z projektantami, tak, żeby jakby w zgodności z ich zamysłem kreacje były zaprezentowane i tutaj jakby duża współpraca razem z nimi była. Proszę Pani, czym Pani kolekcja wyróżni się? Co można będzie dzisiaj zobaczyć na dzisiejszym pokazie mody? No będzie przede wszystkim biała z czarnymi dodatkami. Te czarne dodatki będą podkreślały linię kobiety. Moje rzeczy charakteryzują się tym, że po pierwsze wykonuję wszystko sam, po drugie jest bardzo dużo ręcznych zdobień, głównie koralikami. Kolekcja będzie stylizowana, inspirowana stylem etno. Będą to sukienki i marynarki inspirowane kolorami ziemi, przypraw, słoneczne i ciepłe. Tomaszu, na rzecz kogo jest ta właśnie dzisiejsza kampania? Pokazujemy nową siedzibę Instytut Via Moda, szkołę, ale z myślą o Fundacji Akogo. Gwiazdy będą dekorowały, wykonywały specjalne, fajne koszulki dziecięce, które później trafią na aukcję, na licytację i cały dochód z tego będzie przeznaczony na wsparcie Fundacji Akogo. Cudowne jest to, jeżeli ktoś może pomóc komuś innemu. Jak to będzie zrobione, na jakich środkach? Na pewno, mi się wydaje, że tutaj, jeżeli chodzi o to miejsce, gdzie jesteśmy zaproszeni, to jak najbardziej pani Agnieszka robi świetną robotę i mam nadzieję, że więcej takich rzeczy będzie. Ja mocno wspieram takie charytatywne akcje, bo uważam, że ludziom, dzieciom szczególnie i też zwierzętom powinno się pomagać. Zawsze jak jest jakaś możliwość albo event, gdzie można to wspierać w jakikolwiek sposób, to jestem zawsze za i pomagam. Proszę Pana, czy Pan swoją osobą wspiera dzisiejszą imprezę? Absolutnie tak. Fundacja, którą mam wielką przyjemność współprowadzić, Fundacja Wiórki Julii, jest fundacją partnerską Fundacji Akogo. Współpracujemy z Ewą Błaszczyk od jakiegoś czasu i jako jedyni w Polsce leczymy dzieciaki, które są w szpitalu Budzik. Powiedz Tomku, czy wspierasz tego typu akcje charytatywne jak dzisiejsze wydarzenie? Zawsze wspieram, jeżeli mogę tylko, tego typu inicjatywy. Robię to z dużą przyjemnością i miło mi, kiedy otrzymuję takie zaproszenie, tak jak dzisiaj. Młodzi chcą się wybić, chcą się pokazać, dlatego myślę, że to będzie bardzo udana i fajna kolekcja. Powiedz, czego spodziewasz się na dzisiejszym pokazie? No jesteśmy w uczelni Via Moda, więc spodziewam się jakichś innowacji, fajnych, nowych rozwiązań. Takie rzeczy jak jakość wykonania to są podstawowe absolutnie kwestie, więc tego będę na pewno tutaj dzisiaj poszukiwał. Czym nas dzisiejsze pokazy zaskoczą? Widziałam na backstage'u i naprawdę robią wrażenie niektóre sukienki, także na pewno zaskoczą nowatorskimi cięciami i takim świeżym spojrzeniem. Myślę, że przede wszystkim będzie świetna zabawa, bo dopisali sponsorzy, różne ciekawe marki, jak Baczecki, Mystery di Cafe, dobry catering, dużo się będzie działo. Czerwony dywan już jest coraz bardziej gorący na dole. Powiedz Doroto, jakie robiłaś dzisiaj stylizacje z okazji dzisiejszej imprezy?
Stylizowałam dzisiaj fryzury modelkom, które występują w czterech odsłonach dla czterech projektantów. Przyznam się troszkę, że to było wyzwanie, ponieważ każdy z projektantów ma dzisiaj zupełnie inną propozycję. Każda kolekcja ma kompletnie inny styl i one są bardzo różne, od casualowych po prêt-à-porter, pod haute couture. Musieliśmy wymyśleć fryzurę, która będzie pasowała do czterech tak różnych kolekcji. W związku z tym zrobiliśmy w naszej właściwie minimalistycznej fryzurze akcent dla każdej kolekcji. Jestem bardzo dumna z tej fryzury, ponieważ myślę, że każdy z tych czterech projektantów znajdzie w tej fryzurze odzwierciedlenie dla swojej kolekcji. Proszę Pani, Państwa dodatki, biżuteria została dzisiaj właśnie wykorzystana na dzisiejszych pokazach mody. Co to za biżuteria? Jest to ogólnie w ogóle polska marka, marka Canley. Jeżeli chodzi, na czym bazujemy, to są głównie kryształy Swarovskiego, kryształy włoskie, kamienie naturalne oraz szkło kryształowe. Projektujemy do kolekcji Ewy Grygo i do Kasi Szymańskiej i dzisiaj zaprezentowaliśmy naszą biżuterię na tych dwóch pokazach. Czy Pani wspiera dzisiejszą imprezę charytatywną i dlaczego? Wspieram jak najbardziej, bo to jest potrzebne dla ludzi, którzy cierpią na choroby, którzy nie mogą sami się ratować. Powiem szczerze, że nawet bardzo dużo jest takich propozycji, że ludzie proszą po prostu o pomoc, śpiewającą pomoc. Ja jakby środkami jeszcze nie dysponuję takimi wielkimi, że mogę, prawda, się dorzucić jakąś cegiełkę, ale tym śpiewaniem zawsze. Powiedz Biba, co Ty pijesz właśnie przed występem na scenie? Ja piję najlepszą na świecie kawusię, która jest tutaj serwowana. Zobaczcie, ile tej kawy mamy. Jeden dystrybutor, drugi dystrybutor, dziewczynę, która się uśmiecha, cukier trzcinowy i najważniejsze, pudła pełne kawy.